Máš našel jsem. Takže to bylo zamazalo, že ty se nevětšel sát v tom, ne? No, dzisiaj to był mecz, w którym grały ze sobą dwie drużyny, które tak naprawdę wyszły z grupy, więc no, to było coś niezwykłego. Maçın yönetimine de hakem bu konuda izin verdi ve oldukça sert bir maç oynandı. Mogę powiedzieć, że był to mecz rozgrywany dosyć ostro. Oynamak isteyen takımız, biz hep pozytyw oyna isteyen takım olduk. My jesteśmy drużyną, która chce rozgrywać czy grać mecze w taki sposób pozytywny. Rakibin sertliğine zamazala biz de karşılık verdik ama bunu biraz dengesiz yaptık. My zdajemy sobie sprawę, że no jakby nie pozostawialiśmy bez odpowiedzi agresję, czy to nie zostawialiśmy bez odpowiedzi ostrej gry rywala i możliwe faktycznie czasami może też postępowaliśmy zbyt ostro. Sinirlerlik bu ilişkiden uzaklaştığınız zamanlar oldu. I gdy no tutaj trochę działały nerwy i zdajemy sobie sprawę, że może wykraczało to poza dyscyplinę sportową. İkinci yarı daha çok pozisyon ürettik ama golü beceremedik. W drugiej połowie na pewno mieliśmy więcej pozycji, ale no nie udało nam się strzelić bramki. Şimdi önümüzdeki kural sonrasında Avrupa'daki yapacağımız oyuna ve bundan sonra oluşturacağımız hedefe odaklanacağız. No i to, na czym chcemy się skoncentrować, to przede wszystkim na przyszłości, na kolejnych meczach i na wyznaczaniu sobie nowych celów. What do you think about situation in the 7th minutes? Penalty for Legia Warsaw, yes or no? How do you see it? Proszę pytania zadawać po polsku. Bugün hakemin oyundaki gösterdiği ilginç kararlar var. Tekrar izlemek lazım ama biz uzaktan takip ediyoruz. Hem bizim için hem rakip için birçok kararlar var. Sertliği özellikle primlerde oyun var. Onu bir daha izleyerek alacak anlayabilirim. Tak naprawdę no, my jakby obserwujemy mecz z pewnej perspektywy i faktycznie jeżeli chodzi o decyzję sędziego, to no, było kilka takich sytuacji, które pozostawiły taki znak zapytania tak dla nas, jak i dla naszego rywala. No, powinniśmy pewnie jeszcze raz obejrzeć ten mecz, przeanalizować konkretne sytuacje i dopiero wtedy mogliśmy powiedzieć. Czy jakieś jeszcze inne pytania są? Dziękuję bardzo. I jak się masz? Witamy na półmeczowej konferencji prasowej ze szkoleniowcem pierwszego zespołu Wyszewa, Filipem Bergiem. Maco nas pasyntoplanc na Boschwie Aldins, pasyntoplancis na Potoplancisina, piękny dyrektor Henning Bartokio. Najpierw krótkie podsumowanie tego spotkania, potem czas na pytania. Kiedy dzisiaj kończę, to się aż mej dyrektorze, kondens na Solucieva w pasku na Gecie Jazz. Very, very pleased. Today was a good European level from our team. It was good European level. It's good to see. Trabzonspor is a good team, a good price, and we beat them fair and we're the best team today. And some of our play was very good, and good focus, concentration, good team play, and to score the goals we did as well was. I don't know how many times the goalkeeper saved our first goal. It was like 3 or 4 times unbelievable chances. And Orlando put it in the end. And the second goal is top level from Orlando to score the goal, to turn a defender, go past and put it in the corner. That's a high European level. So it's very, very good to see. And it should give the team even more confidence and belief that we can do well against most teams. Tak, ja rzeczywiście jest bardzo szczęśliwy, bardzo zadowolony z dzisiejszego spotkania. Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy okazję oglądać dobry mecz na tym europejskim poziomie. My graliśmy na europejskim poziomie, zarówno jeżeli chodzi o naszą defensywę oraz kontrataki z naszej strony.
Trabzonspor jest to bardzo dobry, silny zespół z bardzo dobrymi zawodnikami, ale my naprawdę pokonaliśmy ich sprawiedliwie. Byliśmy odpowiednio skupieni, byliśmy odpowiednio skoncentrowani. Bramki, które padły, były to również bramki europejskich stadionów. Pierwsza bramka, kiedy 3-4 razy nie udało się, ale Orlando w końcu umieściło tylko w siatce. Drugi gol Orlando również jest to typowy poziom europejski, europejski poziom. To spotkanie było naprawdę bardzo dobre i powinno dać naszej drużynie jeszcze więcej wiary w siebie, żebyśmy mogli pokonać każdego przeciwnika. Can you translate to Turkish, please? Yes, wait. Evet, yani bugünkü karşılaşmanın düzeyinin, seviyesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bizim takımımız gerçekten çok iyi bir oyun oynadı, çok iyi bir futbol oynadı. Hem karşı hücum hem defans açısından gerçekten Avrupa seviyesinde, Avrupa'ya yakışır bir seviyede futbol oynadık. Konsantrasyonumuz da çok iyiydi. Trabzonspor'un çok iyi ve çok güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Ama tabii maçın bu skorunu, sonucunu hak ettiğimizi de düşünüyorum. Atılan goller gerçekten çok çok yüksek seviyede atılmış göllerdi ve karşılaşma çok iyiydi. Çok memnunum böyle bu şekilde bittiği için. Takımımıza mutlaka güven gelmiştir. I teraz prosimy o zadawanie Mr. Coach, what do you think about situation from the 7th minute? This is penalty for Legia Warsaw, yes or no? From the bench, which is quite a long distance, it looked a clear penalty. But it was not given. I've not seen the replays, but everybody I spoke to says it was a penalty. But it didn't matter today. We won the game 2-0. So we're not going to complain too much about that. We are happy with the win, with the performance, and maybe we get the penalty when we really, really need it. Okay, but just maybe I'll translate first, okay? Okay. Pytanie dotyczyło 7 minuty. Czy trener uważa, że powinien zostać podyktowany rzut karny dla Legii? Trener powiedział, że ten dystans z ławki był zbyt odległy. Wyglądało jednak to na rzut karny. Nie widział natomiast powtórki, dlatego nie może powiedzieć, ale jeżeli rozmawiał z osobami, to również stwierdziły, że rzut karny nam się należał. Nie miało to natomiast znaczenia na wynik spotkania w takim sensie, że wygraliśmy 2-0, więc nie będziemy już tutaj narzekać i spekulować. Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi z wyniku i z naszego występu. Soru maçın 7. dakikasındaki durumla ilgiliydi. Yani acaba Legia için bir penaltı mı olmalıydı bu? Ve cevap şöyleydi. Tabii bantlar oldukça uzak olduğu için tam olarak göremedim ama tabii bizim perspektifimizden penaltı gibi gözüküyordu. Ama tabii daha tekrarını seyredemediğim için şimdi tahminlerde bulunmak istemiyorum. Maçın skorunu çok ciddi yani bir şekilde etkilemediği için şikayet etmeyeceğiz. Bu konuyu irdelemeyeceğiz. Skor çünkü bizi çok tatmin ediyor. Good evening, coach. Congratulations for your new team. Thank you. Coach, do you have any wishes before the draw on Monday? I thought you were going to say for Christmas, but no, I haven't thought too much about it. We are happy that we are seeded, but there are some good teams who finished second in these groups, like Sevilla, like Wolfsburg, like... I haven't studied all the groups, but there is a difference between some of the teams, and of course we would like to have a team that is not the best. But for us, the most important thing is how we play and if we can get to our best level, we will feel we have a chance. But there is better chance against a team that is not so good than one of the better teams. And some of the second teams in the groups that we can play are very, very good teams. So be interested to see the draw.
But I hope these two next games will be very, very good games for us as well to play and to. Of course, we will not have too many supporters, but we look forward to the games. And to be in the last 16 is a good feeling, and we also feel that we have something to contribute. So it's very, very good progress. The next game will be also. Maybe I will translate, okay? In the next game will be also in empty tribunes. Yes, yes. But we played against Krakow, it's like Krakow with no supporters today. And of course, we would like all the fans to share these games with us because they create a fantastic atmosphere and it lifts the whole experience with the fans as well. So we hope they will be back soon. Padło pytanie, czy trener ma jakieś życzenia dotyczące zbliżającego się losowania? Trener zaszeptował, że życzenia chyba powinny być wspomniane odnośnie zbliżających się świąt. Nie myślał jeszcze o tym tak naprawdę, natomiast bardzo się cieszę z tego, że mamy możliwość być rozstawieni. Są jednak drużyny, które znalazły się na drugim miejscu i są to bardzo silne zespoły, jak na przykład Sevilla czy Wolfsburg. Trener życzyłby sobie nie najsilniejszy zespół, ale dla nas najważniejsze jest przede wszystkim to, żeby skupić się na sobie. Jeżeli zagramy na 100% naszych możliwości, to nie powinniśmy się obawiać przeciwnika, ale oczywiście lepiej, żeby to nie był tak silny zespół, tak jak właśnie niektóre z drugich miejsc. Oczywiście oczekujemy tego losowania, jesteśmy ciekawi. Wspaniale będzie kontynuować tę europejską przygodę. Niestety nie będzie z nami kibiców, ale przede wszystkim chcemy grać. 1:16, czeka nas 1:16. My też chcemy po prostu coś udowodnić. Jeżeli chodzi o fakt, że kolejny mecz będzie również rozegrany przy pustych trybunach, no to graliśmy już taki mecz, trener miał okazję grać taki mecz przeciwko Wiśle Kraków, również dzisiaj. Wszyscy chcielibyśmy, żeby ci kibice byli obecni na stadionie, zapewniają fantastyczną atmosferę i na pewno podwyższają poziom tego widowiska. Next question. TV Real Max Jensus? Yeah, not interested. Yeah. Okay. Coach? Yeah. Okay, first back. Mm-hmm. What was happening with Michał Żyro? And what do you think about your group after all matches? Żyro got a kick, so we hope it's not too serious. But obviously the pain and the swelling was too big for him to continue. But he should be fine. The group is a very, very even game, group. You see, Metalist 0 points. You remember Metalist played here, we scored in the end 2-1, very, very close game. They have 0 points, we have 15. So, this group could have gone anywhere. So, for us to be able to win it with 5 out of 6 wins says something about the focus and the concentration. Mentality of the players that we are able to win these even matches because all these matches have been even, and the game we lost against Lucra was also an even match, even though we were not on the level we should be in that game. But very close group, and maybe Metalist didn't have the mental strength and the belief and the team play that was needed to win these games. They have many, many good players, but maybe not as good as the team. Dwa pytania. Pierwsze było o kontuzję Michała Żyry. Michał Żyro ucierpiał w takim sensie, że było to stłuczenie. Natomiast nie jest to poważna kontuzja. Ból był jednak zbyt silny, żeby Michał mógł kontynuować grę. Jeżeli chodzi o naszą grupę, o te refleksje po zakończeniu tego etapu, trener stwierdził, że była to bardzo wyrównana grupa, bardzo wyrównane zespoły, bardzo wyrównane mecze. Świadczy o tym chociaż sytuacja, że na przykład Metalist ukończył ją z dorobkiem 0 punktów. My natomiast mamy tych punktów 15, a wspomnijmy chociaż ten mecz, kiedy udało nam się zwyciężyć w konstrukcji, byłoby to naprawdę wyrównane spotkanie. Mogło się wszystko przydarzyć tak naprawdę. Dla nas wynik
5 zwycięstw i 1 porażki. Jest to naprawdę świetny wynik, świadczy o naszej odpowiedniej koncentracji, o naszej odpowiedniej mentalności. Wszystkie mecze były wyrównane, ten z Lokeren również, który przegraliśmy. Wtedy po prostu zabrakło z naszej strony odpowiedniej koncentracji, odpowiedniej postawy, na miarę naszych możliwości. Metalist może nie miał odpowiedniej wiary w siebie, ponieważ zawodników ten zespół ma na pewno bardzo dobry. Coach, was it the performance of tonight the most intelligent, speaking of your team during this year? I don't know. I think we played this way against all the teams. I think we gave Celtic the same problems. But one thing is tactics, another thing is the quality of the players, the focus, the concentration to be in the right position to do the job, to read the play. To have the speed and the quality to go forward, to score the goals we do, is also very, very good players. As a game overall, this was a very, very good game for us in total against a good team. They have, you know, see Konstantin today, what a player he can be. You know, and he didn't score, or they didn't score goals against us, and he is at a very, very high level. The number 7, the striker, he's a big, big career, scored so many goals in Portugal. And we made them find it difficult, and we could have scored more goals on the counter-attacks. We should have had penalties. Some of the offensive counter-attacks in the first half was very, very good. Speed, pace, like technique, timing, movement, big chances. Giro, very, very close to scoring. So I was happy with many, many parts of the game. And then we have to be humble and also know that we have been able to win these close games. For us to win in Trabzonspor was a close game. For us to win away to Metalist was a very close game. Home to Metalist. This game was good and maybe not so close, even though they had more of the ball. So we are happy. The progress of the team, the competition for places in the team. Igor played in Europe for us today and he had a really good game and in the end got even better and better and dominating physically. It was very, very good to see Orlando starting, working really hard, winning the fights, holding the ball, scoring 2 goals, and especially the second was top, top level goal. So even in European standards, so it's good to see that the competition is there, the level of play, the wins that we are getting is good, and we have a big game on Sunday. So we're not finished yet, but we need to play well and we need to win, and when we do, then we can have a good Christmas break. To z naszej strony pokazaliśmy w tym meczu najbardziej inteligentną postawę, jeśli chodzi o taktykę. Ten powiedział, że nie jest przekonany, nie wie, ponieważ gramy tak zawsze. Między innymi taka sytuacja miała miejsce z Celticiem, ale jedną sprawą jest taktyka, drugą natomiast sama jakość gry, odpowiednie skupienie zawodników, czytanie gry, szybkość, zdobywanie bramek. Cieszymy się, ponieważ mamy bardzo dobrych piłkarzy. To spotkanie można doliczyć naprawdę to też również do bardzo udanych. Zawodnicy Trabzonsporu mieli trudności, między innymi tutaj Konstantin. Jest to świetny zawodnik, ale nie udało mu się dzisiaj zdobyć ani jednej bramki. Również napastnik z numerem 7. Wielka kariera. Cieszymy się, że udało nam się sprawić przeciwnikowi trudności. Trener jest bardzo zadowolony z konkretnych detali, jeżeli chodzi o naszą grę i technikę, ofensywne kontrataki. Byliśmy bliscy zdobycia bramek, między innymi Michał Żyro. Bardzo wyrównany. Trener cieszy się, że wiele z tych wyrównanych spotkań w naszej grupie przede wszystkim udało nam się wygrać. Widoczny jest rozwój tej drużyny, rozwój konkretnych zawodników. Świetne występy dzisiaj Igora Lewczuka. Zaprezentował się naprawdę bardzo dobrze, dominował fizycznie. Im dłużej był na boisku, tym bardziej dominował. Również Orlando Sa wygrywał pojedynki, zdobył bramki. Bardzo dobrze się na to patrzy.
Natomiast nie zapominajmy, że również w niedzielę czeka nas kolejny ważny mecz. A jeżeli uda się go wygrać i zagramy na miarę naszych możliwości, to czekają nas bardzo dobre święta. What do you think about game your player Guilherme? It was a very big chance for you. Guilherme has been very, very good after he came back from the injury, after being out for so long, and then to go straight back into the team against Metalist away and playing to the level he is, he's good and he's improving as well, and he's a good footballer. He played really good right midfield for us before he got injured, like a very, very long time ago. And now he's playing very good at left back, so he's been important for his level. It's been important for us to have him coming back when Brzyski has been injured. And we have also another left back with a good quality, been able to make sure that we can play well and win these matches. It would have been so much more difficult if Guilherme has not been ready for these matches. Guilherme, trener, powiedział, że jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik, bardzo dobry występ, zwłaszcza po tak długiej przerwie, długo go z nami nie było. Potwierdził to swoim występem w meczu z Metalistem. Widzimy, że cały czas rozwija się, jest to po prostu bardzo dobry piłkarz. Wcześniej spisywał się świetnie grając na prawej pomocy, teraz służy nam jako lewy obrońca. Bardzo ważne dla nas jest to, że wrócił, zwłaszcza, że Tomek Brzyski doznał kontuzji i niestety nie może teraz grać. No, gdyby go nie było z nami, to sytuacja nie byłaby tak ciekawa. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do